biologiczna ochrona roślin jest bardzo dobrą odpowiedzią na koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada redukcję stosowania chemicznych środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Kukurydza jest bardzo dobrym przykładem rośliny, w której walka biologiczna bardzo dobrze się rozwija. Może ona przybierać różną formę, w tym może być skierowana przeciwko chorobom, jak również szkodnikom. Coraz bardziej rozwijającym się kierunkiem w walce biologicznej jest stosowanie w uprawach kukurydzy błąkówek z rodzaju trichogramma. Są to pasożyty jaj różnych owadów, zwłaszcza owadów z rzędu Lepidoptera. Błąkówki kruszynka, latając wśród roślin kukurydzy, poszukują złóż jaj szkodników. W szczególności złóż jaj o macnicy prosowianki, która jest najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy w Unii Europejskiej. Z chwilą, gdy znajdą jaja szkodnika, samice kruszynka składają do wnętrza ich jaj swoje jaja. Z nich po kilku dniach wylęgają się larwy, które niszczą jajo żywiciela. To zmienia barwę z białej na czarną. Wewnątrz larwy się rozwijają, dojrzewają, przepoczwarczają się, po czym wylatują z nich nowe błąkówki nowego pokolenia, które rozlatują się w uprawie kukurydzy i poszukują kolejnych złóż jaj o macnicy prosowianki, ale także i innych szkodników, które tutaj w tej uprawie mogą być. Omacnica prosowianka jest to bardzo groźny szkodnik kukurydzy, uszkadza wszystkie nadziemne części roślin, w szczególności kolby oraz łodygi, i jest szkodnikiem o znaczeniu gospodarczym, dlatego tak bardzo ważne jest jej zwalczanie. A walka biologiczna z wykorzystaniem różnych gatunków błąkówek rodzaju trichogramma pozwala obniżać ich liczebność oraz szkodliwość. Należy pamiętać, że stosując biopreparaty zawierające trichogramma, unikamy stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ewentualnie ograniczamy ich użycie, co idealnie wpisuje się w koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu. Biopreparaty zawierające trichogramma mogą mieć postać zawieszek na blaszki liściowe, kulek rzucanych na glebę, ale również są biopreparaty w postaci sypkiej, które aplikuje się agrolotniczo. Każdy zatem może wybrać odpowiednią postać biopreparatu do powierzchni kukurydzy, jaką dysponuje.